Zazwyczaj, gdy się wygrywa, to chce się jeszcze więcej i więcej, aż chciwość całkowicie przejmie kontrolę nad nami. I tak jest w tym przypadku. Mimo wielu wygranych, wracamy, by ponownie postawić swoje życie w rosyjskiej ruletce. Powodzę się, mi drodzy, witam was w Backseat Roulette. Wyszła pełna wersja na Steam z nowymi rzeczami i mocno poprawionym AI w trybie Double or Nothing. I co najlepsze, oficjalnie jest już zapowiedziany multiplayer, więc jak tylko wyjdzie, to również go dla was nagram. A teraz standardowo możemy rozpocząć naszą grę w to, kto zbierze więcej pieniędzy. Czy wy łapami w górę, czy ja w trakcie ryzykowania swojego życia. W skomplikowanych obliczeniach jedna łapka w górę po waszej stronie to jest $5. Więc jeżeli dzisiaj uda mi się wygrać w Double or Nothing, albo raczej przerwać w odpowiednim momencie, zanim zacznę przegrywać, to będziemy mieli bardzo wyrównany wyścig. Ale najbardziej martwi mnie jedno, bo nie dość, że dodali nowe itemy, to dodatkowo są bardziej użyteczne narzędzia dla dealera. Więc nie wiem, co o tym myśleć. Dzisiaj przerwę, przynajmniej masz okulary, to będziesz widział, co jest ładowany. I oczywiście tylko taka jedna wzmianka, zanim rozpocznę. Przeszedłem podstawowy tryb gry, żebyśmy nie musieli wszystkiego odblokowywać od zera, ponieważ gdybym zaczął teraz, to byśmy tych nowych rzeczy nie mieli. I powiem, że tak 40 minut mi zajęło przejście tego, więc mam nadzieję, że teraz nam się uda to zrobić szybciej. I tego jeszcze nie było. To, co teraz widzicie, widzę pierwszy raz. Przede wszystkim ten komputer, który ma nam w przyszłości prawdopodobnie pomóc połączyć się z innymi graczami. I na razie ma jednak pełnić chyba funkcję... No właśnie, 40 wystrzelonych pocisków wyrzuconych na boi 92 i to jest właściwie mój rekord. Tutaj już nie mogę doczekać, aż to wszystko będzie klikalne. O! O! Tu jest hasło. Tutaj nic na razie nie ma. A, dobra, czekajcie, tutaj jest... Ile? Ta gra wyszła dopiero wczoraj! Co jest? No nie, no to ja nie wierzę, że to jest legitny wynik od wczoraj, no ale to trochę czasu trzeba byłoby poświęcić, a nie wiem, czy w 24 godziny da się taki wynik tutaj uzyskać, nie? W ogóle nie wiem, dlaczego te guziki nie działają, ale ten na pełny ekran coś zmienia. Wiecie co, zostawmy na razie komputer w spokoju. My oczywiście musimy wziąć specjalne tabletki, żeby przejść do trybu Double or Nothing. Może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdu. Prawdopodobnie i tak będziemy wzywali taksówkę później. Jest to pierwszy raz, kiedy użyłem właśnie tej tabletki. I też był achievement za posłuchanie sobie muzyki w tym miejscu, co jest też dosyć fajne, bo ja jestem achievement hunterem tutaj. Podpisz oświadczenie, więc tutaj już to wszystko znamy, ale jestem najbardziej ciekaw tych nowych przedmiotów, które mają nam pomóc. I też dzięki temu, że... A właśnie, sprawdzimy, czy God dalej nie da się wpisać. Zdecyduj, to imię jest już zajęte. No to dodatkowy achievement mi się tutaj trafił. Czy dealer dało się wpisać? Nie, też się nie da wpisać, także lecimy Dizek standardowo. Mam nadzieję, że kiedyś uda się na tego... laderka tam trafić, ale wątpię, że dobiję do tych 49 milionów? Nie, tam było jeszcze więcej, bo było 490 milionów, coś takiego. Na początek standardowa rzecz, no właśnie miałem mówić, że standardowe mamy w tym momencie rzeczy, ale co to jest? On ma tego dwa, a ja mam tego jeden. Mamy dwa naboje puste, jeden ostry. Także trzeba to sprawdzić. Adrenalina. Ukradnij przedmioty i natychmiast go użyj. Ja jestem ciekaw też, co to tamten przedmiot jest, no ale zobaczymy. Nie lubię igieł, wiecie? Co to jest? Jednorazowy telefon. Tajemniczy głos przepowiada ci przyszłość. Dawaj. Co mi to da? Trzeci nabój to ślepy nabój. Dobra, trzeci nabój jest ślepym nabojem, co oznacza, że jeżeli pierwszy jest ślepy, to drugi będzie ostry. Zaraz się przekonamy. Tak, to w takim razie drugi mamy ostry i nic więcej już nie musimy robić. No jedynie co, to mnie to wkurza, że on ma dwie te adrenaliny i będzie mógł nam zabrać o jeden przedmiot więcej. A ja się bałem, że tych przedmiotów nie będzie do czasu, kiedy dojdziemy do trybu Double or Nothing. No ale od razu będzie nam wszystko kradł. To jest teraz ciężkie do przewidzenia, nie? Z takimi nowymi przedmiotami. Co się wydarzy? No, on tutaj wiedział, że już będzie... Znaczy, w sumie... A nie no, w sumie racja, nie? Bo tak pomyślałem, czemu mi czegoś innego nie zabrał. Dobra, kolejny nowy przedmiot. Mamy telefon i mamy kolejny przedmiot, który wygląda...
No jakby go wzięli ze złomu. Sprawdźmy to. Zamienię rodzaj naboju w komorze. I to jest fenomenalne. Bo patrzcie, co teraz zrobimy. Sprawdzimy lupą, jaki mamy nabój. Dobra. Zmieniamy nabój w komorze. Dajemy mu kajdanki, żeby nie mógł się ruszyć. Używamy podwójnego. I zapomniałem... Ej, ja serio teraz... Teraz będziecie się śmiać, ale... Zapomniałem policzyć, jakie mamy naboje później. Dobra, no to lecimy w krupiera. Za dwa. Serio, nie pamiętam kompletnie, jakie tam były. Naboje. Jaki stosunek nabojów ostrych i w ogóle ile mamy teraz kolejki. Dobra, no to niech nam przypowie przyszłość przy okazji, bo ma też adrenalinę. Trzeci nabój to ostry nabój, więc teoretycznie możemy podjąć ryzyko i spróbować teraz sobie strzelić. Nie! No kurczę, jakbym teraz w niego strzelił, to mamy pewniaka, że przechodzimy do kolejnej. Nie no, ryzykujemy! Co wy? No i dupa, że zaraz zaryzykował. Teraz wiemy, że jeżeli on użyje wszystkiego, co ma, no to mamy przekichane, nie? Bo teraz tak, lupą sprawdzi, że to jest ostry. Użyję podwójnego i mi po prostu ciupnie. Także to szybka runda była, ale to też trzeba troszkę taktykę dopasować do tych przedmiotów. Czekaj, moment. To był ostry nabój. Moment, to był ostry nabój, a on teraz zmienił? Czekajcie. Dobra, wiecie co, to jest chyba ta sama sytuacja, którą mamy, kiedy szukam anomalii. Kiedy ja powiedziałem jedno na głos, co jest odwrotnością do tego, co zauważyłem. Chyba czas sobie zrobić tomografię. Mam wątpliwość co do dwóch przedmiotów, którą trzeba sobie wyjaśnić, więc jeżeli wy na przykład to już ogarnęliście wcześniej w komentarzach, to możecie to napisać. Bo teraz tak, mamy telefon i mamy komputer, nie? I... skoro komputer zmienia nabój, który jest w komorze, to teraz dajmy na to, mamy cztery naboje na stole, nie? Mamy cztery naboje na stole. Dwa ostre, dwa ślepe. Taka kolejność. I na przykład telefon nam mówi, drugi nabój jest ostry. I czy jak my zmienimy sobie ten nabój komputerem, czy on... czy to się jakoś neguje ze sobą? To po pierwsze. A po drugie, czy jeżeli na przykład mamy powiedziane telefonem... Znaczy telefonem. Telefonem to nie, ale jeżeli mamy na przykład dwa naboje, tak jak mówiłem, ostre i dwa naboje ślepe. Czy jeżeli ja sobie pierwszy nabój ostry zamienię na ślepy, to czy on zabiera z tych nabojów, które są później, nie? Czyli tego trzeciego i czwartego, czy on po prostu ten zamienia i kolejność już nie ma znaczenia, była taka jaka była. To mnie też ciekawi, czy on zmienia kolejność, czy podmienia je, czy tylko podmienia ten jeden, który jest w komorze i na resztę nie ma to żadnego wpływu. Myślę, że ta opcja jest najbardziej prawdopodobna, że nie ma wpływu na resztę. Ale no to trzeba chyba sobie przeczytać w komentarzach na pewno, bo już będziecie wiedzieć dawno, o co chodzi, ale... Tak, przede wszystkim, jakie mamy naboje, to jest najważniejsze. Jaki nabój w ogóle został? Został jakiś nabój? No ja mam kajdanki, tak więc to bez różnicy. Aha! Cześć, on mógł mnie zabić w tej rundzie? Nie, ja coś źle policzyłem po prostu. Dobra, od teraz liczę dokładnie każdy nabój. W ogóle widzieliście, co w tym komputerze jest? Wygląda, jakby tam jakieś serce było. Mało przedmiotów na start. Dużo życia na start. Dwa naboje puste. Dwa pełne. No tutaj nie powinienem mieć problemu z zapamiętaniem, ale dwa, dwa. I cztery. To już wiemy, że coś będzie nie tak, jeżeli pójdzie źle. No jakby on teraz dostał dwa obrażenia na start, byłoby miło. No nie, no czy zawsze jest jeden pusty, ślepy nabój, no i teraz on ma dwa i jeżeli teraz będzie miał ślepy, to on bierze kajdanki i mi zabiera dwa życia. Jeżeli ma teraz, znaczy nieważne w sumie jaki by miał, to i tak wykorzysta to w pełni, nie? No bo on może teraz w siebie dać tego, mamy zero ślepych, mamy dwa pełne, więc moja kolejka i tak nie będzie...
tym momencie miała znaczenia, bo jeszcze on ma jedną przez to, że w trakcie używania kajdanek, jeżeli on użyje ślepego naboju, to jest dalej do przodu. No ale oboje zużyliśmy wszystkie przedmioty. Trzeba będzie... A ja jeszcze mam jeden przedmiot, dobra. To już takiej tragedii może nie będzie. Jest komputer. Kajdanki. No dobra. 3x4. 3. Ostre, ślepe, 4. No zobaczymy, co on ma w ogóle, nic ciekawego. To po pierwsze tak, jaki jest nabój? Kolejność nabojów, co będzie? Drugi nabój to ślepy nabój. Dobra, to wiecie, czyli tak, drugi nabój to ślepy, to robimy teraz tak. Chyba nie wiem, co z pierwszym. Zmieniamy to w ten sposób i drugi jest ślepym. Czyli... pozbyliśmy się teraz jednego ostrego, zostały dwa ostre naboje. I 4 ślepe naboje. I mamy teraz w komorze ślepy nabój. Ja używam sobie oczywiście życia, bo jeżeli dobrze mu pójdzie i znowu sobie będzie zmieniał, to będzie lipa. Czyli mamy 4 ślepe, 2 ostre. Czekajcie, jaki był teraz nabój? Czy teraz miałem... Teraz jest ślepy, nie? Tak, teraz był ślepy. Stały 2 na 3. I mogłem teraz teoretycznie zamienić sobie piłę ręczną, ale wolę, żeby on kolejne dwie tury przesiedział spokojnie sobie na krześle. Bo jest szansa, że tutaj będzie ostry nabój. Jest już większa niż była wcześniej. Dobra, został jeden ostry nabój i 3 ślepe. No teraz jest duża szansa na to, że miał ten ślepy nabój. Można zaryzykować i użyć komputera teraz, nie? Bo jakbym użył... A, w sumie też może zabić. Dobra, zobaczymy co wyjdzie. Może będzie chciał wziąć te tamte tabletki. Dobra, czyli zamieniłem ostry, czyli jest 0 ostrych, zostały 3 ślepe i on teraz może... Zostały 2 ślepe naboje, 0 ostrych. On bierze sobie życie. I teraz pewnie zmieni sobie komputerem raz. Tak, zmieni komputerem raz, doda sobie teraz tamto i już będziemy wiedzieli, że mamy teraz 0-1. I będziemy mieli ostatnie zdrowie. No chyba, że w tym momencie on jeszcze... Nie wiem, padnie. No dobra, padł. No to przynajmniej wiemy, że będziemy na podobnym stanie zdrowia. I kolejna runda oznacza, że jeżeli będziemy mieli jedne podwójne, które nam oddadzą, to będzie git, nie? Ale widzicie, no, jak sobie tego nie będę rozpisywał, będę sobie robił w pamięci, to będzie bezsensownie. Lepiej jakbym jednak w pamięci to robił. Teraz najważniejsze, mieć ten podwójny strzał, który nas uratuje w tej rundzie. No tak, no bo my teraz mamy ostatni ślepy nabój. A nawet mając to rozpisane, czułem strach przed tym, co się zaraz wydarzy, nie? Dobra. Kajdanki są. Adrenalina jest. Jeżeli będziemy mieli lupę u niego, no nie mamy u niego lupy, niestety. Ale są kajdanki, no kurde, ale on nas teraz porobi, nie? Ja mam plan taki, żeby zabrać mu kajdanki. No ja tego inaczej nie widzę, nie? Albo zabrać mu... pakę i mieć możliwego farta i może życie będzie działać. Nie, no kurde. Bo kajdanki mu są niepotrzebne. Do zabicia mnie teraz, nie? To już mu jest niepotrzebne. Ale odzyskamy jeden poziom zdrowia. Co według mnie jest chyba ważniejsze niż te kajdanki. Bo wiecie, tu jeden strzał może nas rozwalić po prostu, a tutaj mamy te szanse jednak troszkę bardziej... wyrównane. Tutaj nawet nie liczę, bo nie ma sensu, nie ma co liczyć. Chociaż w sumie mogłem policzyć. Teraz, bo teraz widzicie, lecę na farcie. No i nie ma farta. I teraz znowu lecimy z myślą, że może się uda, nie?
To jest żart. Dwa ślepe było ile? 4 na 3? O. W siebie. Dobrze. Jazda. Wszystkie w niego lecą teraz. Po jednym się będziemy wymieniać. Ja pierdzielę. Czyli jak już nie ma itemów, nie ma tej pewności, to jego... Jego łeb już wtedy nie funkcjonuje jak należy. No mój już przestał też. Po jednym życiu. I ostatnia szansa na to, żeby go rozwalić. Wszystko zależy, co będziemy mieć. Jeżeli on ma lupę, no nie ma lupy, oczywiście, że nie ma. Mamy, kurde, szansa 50-50 na to, że tam będzie to, czego potrzebujemy. Co wymienić? Jakbym ukradł mu życie... Patrzcie, to będę miał i tak szansę większą, niż bym miał wcześniej, bo teraz... Dobra, zabieram mu życie, pierdziele. Albo... No nie, no życie mu zabieram. Albo... Albo zabieramy mu to. Piwo mu zabieramy. I dwie rundy możemy zmniejszyć. Nie wiem. Ej! No jak nie zdążę, to nie zabieram. Ale lipa. Dobra, co będzie? Jakie szanse mamy? Pusty nabój był. Zostały dwa. Ostry, jeden pusty. Błagam, bądź tym ostrym nabojem. Jest! Jest! Ja pierdzielę, ale emocje tutaj są powoli. Kurde! Do której rundy przechodzimy? Bo ja już nie pamiętam. D wygrywa. Druga runda dopiero, a ja się czuję, jakbym już grał tutaj nie wiadomo ile, słuchajcie. No i to jest to. Jazda. Najważniejsze, szybko go sprowadzić do tego migającego poziomu. No, on ma... Musimy zużyć przedmioty, bo on i tak nam coś zabierze, nie? Więc tak. Zapytajmy się telefonu, gdzie może być ostry nabój, bo jest tylko jeden ostry nabój. Trzeci nabój to jest ostry nabój. To łatwo. To raz we mnie. Raz na siebie, poproszę. Znowu na siebie, poproszę. O, kolejny achievement. I poproszę jednego na pana z numerem 2. Ja pierdzielę. Ej, widzicie, że on tam jeszcze jakieś rzeczy ma na tym swoim urządzonku obok? Tak jakby on miał jeszcze jakieś dodatkowe ciekawostki? Umbra, lupa, czyli mamy... Oj, 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 jeszcze komputerek. Zostają mu dwa życia. 4 na 3. 4, 3. Osi. Pomyślmy, co można byłoby zrobić. Kajdanki? Kajdanki pewnie są dobrym pomysłem. Ale zależy od tego, co mamy w pierwszym. Możemy go łatwo... Jest 4 ostrej. Kurde, jest 4 ostrej. O, ma 3 lupy. Przecież co, kajdanki to na pewno zabieram. Nie ma co. Bo i tak będziemy ich używać od razu. Chociaż... Zdaję sobie sprawę z tego, że nie musieliśmy ich od razu używać, bo gdyby tutaj był pusty, to byśmy sobie teraz pustego użyli, a dopiero kajdanki w kolejnej rundzie, nie? No to trochę zepsułem, tą turę. No dobra, mamy pełne. Aha, dobra, to my możemy go teraz załatwić. To my go załatwiliśmy w tym momencie, wiecie? Załatwiliśmy go w tym momencie. Czajcie to? Odbija mi już od tej gry, naprawdę, mi już odbija od tej gry cholernej. Bo teraz wiemy, że mogę zmienić. Muszę zmieniać. Po prostu żegnamy kuriera i lecimy do trzeciej rundy. Ja pierdzielę, no nie wierzę po prostu, że teraz się tak fajnie układało to, nie? A w trzeciej rundzie dostanę po prostu po dupie i koniec. Oh. Dobra, trzecia runda, rozpoczynamy. I teraz zabawa się bardzo, bardzo rozkręca, gdyż zostało nam rozwalić go tylko raz. Nie wiemy, jakie... Mamy 3 życia, dobra. 4 na 4. No to nie tak fajnie, jak myślałem, że będzie. 4 na 4, kurde. 4, 4. Eś, o.
No za dużo tutaj nie mam do zrobienia, wiecie. 4-4 to jest... Zawsze pierwszy w niego ładuje, ale widzę, że to się nie sprawdza. Ten pierwszy powinien być dla mnie. Dostały... ślepe 4, 3... Nie, na odwrót, ślepe 3, ostre 4, ale już bym się zepsuł tutaj, nie? Dobra. Bijemy w niego, nie? Dobra. 3-3, szansa 50-50 znowu na to, co się będzie działo. Ale on dalej nie wie, co jest czym. I pewnie użyje teraz piwa, żeby zmniejszyć szansę konkretnego. Dobra, czyli ostrych mamy 2, 3. Dwa, jeden. Jeden ostry nabój został, słuchajcie. Jeden ślepy, jeden ostry. Ile jeszcze tego? Jeden ślepy, jeden ostry, dobrze widzę? Czyli został jeden ostry. Jeden ostry tu został, jeden ostry! Powodzenia! Ja pierdzielę. Udało się. Uwaga. Wygrałem 18 tysięcy. To jest tak mało, że wy mnie dzisiaj pokonacie jak nic. Pokonacie mnie dzisiaj. Na luzie mnie pokonacie dzisiaj w łapkach. Ale ja chcę zobaczyć to nowe AI, nie? Także nawet jak przegram, to uznajmy, że to jest ten wynik, który byłby ostateczny w naszym rozrachunku, bo i tak by mnie już dzisiaj pokonaliście, już to jest pewne. Ja tylko chcę zobaczyć, jak jego AI będzie się zachowywało w tym momencie, kiedy już jesteśmy bardziej podatni na atak. Kurde, ale rozpisywanie to jest najlepsza rzecz, nie? Ale by mnie już wyrzucili z czegoś, z takiego stołu. 3-3 mamy. Znowu 3-3. 3-3, ślepy, ostry. Lecimy dalej. Co on ma? My nie mamy adrenaliny. Możemy dowiedzieć się, który nabój jest który. On może nam pozabierać rzeczy, więc... Przede wszystkim tak. Pierwsza rzecz, który nabój jest gdzie? Trzeci nabój to ostry nabój. Trzeci to jest ostry. Zostawiamy sobie, bo jest 3-3. I teraz tak, sprawdzamy, co mamy tutaj. Mamy 4 życia. Mamy pusty. Dobra. Mamy pusty, czyli na siebie, trzeci jest ostry, czyli ślepych zostały 2, zostały 3 ostre. W tej rundzie mamy ostry, bierzemy oczywiście to, dajemy mu, pyk, strzelamy w niego, zostają 2 ślepe, 2 ostre, co? Ej, mi się rundy już pomyliły, nie? Ja już w tym momencie zepsułem to. Teraz jest dopiero ostry. Czyli zostały... Został jeden ślepy, jeden ostry, tak? Nie, już mi się pokićkało. Raz, dwa, trzecia runda to był ostry. Czyli zostały 2 ostre. I jeden ślepy? No i tak dostanę w łeb. Dobra, nieważne, że już się pomyliłem, bo już to źle ogarnąłem mentalnie. Mentalnie już byłem po drugiej stronie. Ryzykować to? No nie ma chyba sensu ryzykowania tego. No walimy w niego, no bo ja nie wiem już co jest 5. No i został jeden ostry pewnie. No tak, został ostry i mnie w nim walnie. No okej, no mam. Teraz ostrożnie. Nie ma żadnego ostrożnie. Tu trzeba życie odzyskać. Kajdanki. No to... O, brak miejsca. Co za pech. A chętnie bym sobie to przyjął, nie? 3-2. Trzy ślepe były, nie? Trzy ślepe, już mi mózg paruje. Ostrych, 2. Dobra, to gdzie jest ostry?
Piąty nabój to ostry nabój. Czyli jakbyśmy mieli raz, dwa. Piąty będzie ostry. Piąty, ostry. To w tamtej czyli... Ryzykować to? Piąty jest ostry. Ej! 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 To może być to, o czym myślę? Pomyślmy. Czekajcie. Bo jeżeli... Dobra, czyli tutaj był też ostry, czyli ostatni ostry, jaki będzie, jest tam gdzieś daleko, przed nami. No, a trochę zepsułem to, nie? Czyli teraz... Kurde, no nie wiem, no sprawdzamy, potrzebuję życia, bo i tak przegram. Nie no, fenomenalnie poszło, słuchajcie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Widzimy się kolejnym razem. No wygląda na to, że... No, ta tabletka nie była mi nigdy przeznaczona tam, nie? Ale myślę, że na jakimś live z pewnością łatwiej byłoby nam to wszystko przechodzić, bo... mililitr wypitego piwa 5500. Ale to się tyczy tylko tych, które skończyliśmy i wygraliśmy. Kurde, no, gra mi się naprawdę podoba teraz. Jest jeszcze ciężej, ale trzeba to rozpisywać, bo jak ja tego nie rozpisuję, to jest później lipa kompletna i nic nie zapamiętuję. Bo jednocześnie myślę o paru innych rzeczach na raz i później widzicie, jak to wygląda. Także do zobaczenia kolejnym razem. Jeżeli macie podpowiedzi co do tych przedmiotów, jeżeli już zaczęliście to tryhardować mocno, dajcie znać. Jeżeli jeszcze macie jakąś taktykę na Double or Nothing z nowymi przedmiotami, to jeszcze tym bardziej to przyjmę. Do zobaczenia i cześć! Beep, beep, beep.